Wiedząc, czym są i w jaki sposób powstają potencjały czynnościowe, możemy przyjrzeć się temu, jak są one przekazywane wzdłuż aksonu, czyli tego wypustka neuronu, który odpowiedzialny jest za przekazywanie sygnału do kolejnych komórek nerwowych. Przypomnę ci, że jeżeli chodzi o uzyskiwanie informacji od innych neuronów, to to się dzieje na tak zwanych dendrytach, czyli wypustkach neuronu, które widzisz na ilustracji tutaj. Każdy neuron może dostawać informacje od bardzo, bardzo wielu innych komórek nerwowych. Na tych dendrytach, które widzisz. Symbolicznie narysowane tutaj znajdują się liczne wypustki na końcach których tworzone są połączenia między neuronami, czyli tak zwane synapsy. Synapsą przyglądać będziemy się bliżej w następnym filmie. Ale dziś przyjrzymy się temu, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy sygnał z wielu komórek nerwowych zostanie zintegrowany i doprowadzi to do powstania potencjału czynnościowego. Zazwyczaj sygnał z jednego Neuronu nie wystarczy do tego, żeby pobudzić neuron następny. Dlatego właśnie powiedziałam, że informacja musi być zintegrowana z wielu komórek nerwowych, albo taka impulsacja, która przypływa do neuronu, który ma generować potencjał czynnościowy, musi być bardzo intensywna. Wspominaliśmy już o zasadzie wszystko albo nic. Jeżeli potencjał czynnościowy zostanie wygenerowany tutaj na wzgórku aksonalnym, to nie ma już odwrotu. To znaczy, że zostanie on przekazany dalej aż do samego końca, aż do samej synapsy. Zastanówmy się teraz nad tym, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, żeby ten potencjał czynnościowy, który zostanie wygenerowany tutaj, o, narysujemy go sobie symbolicznie, tutaj na wzgórku aksonalnym, jak najszybciej i z jak najmniejszymi stratami energii dotarł tam, gdzie ma dotrzeć czyli do połączenia z kolejnym neuronem gdzieś tutaj, wyobraźmy sobie, na końcu naszego neuronu, którym jesteśmy w tej chwili zainteresowani. Wyglądać to będzie w ten sposób. Przypuśćmy, że akson, czyli ta końcówka o tu, może podpiszemy, że to jest akson. Akson jest niczym innym jak zwykłym drutem, który przewodzi prąd. Wiemy z naszego życia codziennego, że żeby strat energii było jak najmniej i żeby... Taki drut, drut czy przewód przewodził jak najsprawniej prąd, to znaczy z jak najmniejszymi stratami i jak najszybciej dobrze otoczyć go izolacją. I tak właśnie jest w przypadku aksonu. To co widzimy tutaj, to są osłonki mielinowe, o których już kiedyś wspominaliśmy. Mielina to jest taka substancja, która jest produkowana przez komórki glejowe w układzie nerwowym i te komórki glejowe produkują ją... Po to, aby oplatała się, właściwie, aby te komórki oplatały, fragmenty aksonu komórek nerwowych. Widzimy, możemy sobie wyobrazić tutaj, o, symbolicznie narysuję taką komórkę glejową, która produkuje właśnie mielinę, która otacza potem fragment aksonu komórki nerwowej. I to jest właśnie taki system, który ma doprowadzać do tego, że akson jest niejako przewodem, który jest opleciony warstwą izolacyjną. Powtórzę jeszcze raz, że dzięki temu sygnał, impuls nerwowy, może przez akson podróżować szybciej, bo nawet z prędkością 200 metrów na sekundę. Dla porównania, aksony niezmielinizowane, są w stanie przekazywać impulsy elektryczne mniej więcej z prędkością 2 metrów na sekundę, czyli po prostu 100 razy wolniej. To jest ogromna różnica. Dzięki temu wiemy już, że impuls przekazywany jest szybciej, ale jest również przekazywany sprawniej. To znaczy, wiemy, że mówiąc kolokwialnie, nigdzie nam ten prąd nie ucieka wtedy, kiedy naokoło mamy warstwę izolacyjną. Należałoby również dodać, że prowadzi to do znacznego zaoszczędzenia energii. Pamiętasz może z poprzedniego filmu o potencjale czynnościowym, że bardzo istotną rolę w jego tworzeniu odgrywają kanały jonowe, które są bramkowane napięciem. W przypadku, kiedy mamy zmielinizowany akson, i znajdują się w nim tylko drobne przewężenia, którym za chwilę przyjrzymy się bliżej, a nazywane przewężeniami Ranviera albo węzłami Ranviera. To tylko w tych miejscach musi dochodzić do wymiany jonów. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, odsyłam cię do filmu o potencjale czynnościowym. Tylko w tym miejscu dochodzi do najpierw intensywnego napływu jonów Na, a potem intensywnego wypływu z komórki jonów K. Co więcej, tylko w tym miejscu, potem, żeby odzyskać potencjał spoczynkowy, musi intensywnie działać pompa sądowo-potasowa, po to, żeby doprowadzić do przywrócenia potencjału spoczynkowego w neuronie. Przewężenia, które tutaj sobie zaznaczyliśmy, nazywa się węzłami Ranviera, od nazwiska naukowca który po raz pierwszy zaobserwował je pod koniec XIX wieku. Na wybarwionym preparacie widzimy takie węzły Ranviera tutaj. One są zaznaczone jako takie czarne plamki, a to co widzisz tutaj na jasno to jest właśnie osłonka mielinowa. Zobacz, osłonka mielinowa w przekroju wygląda tak. To są po prostu takie warstwy nawinięte i tu może powinnam powiedzieć, że to co widzisz w środku, to jest po prostu poprzeczny przekrój aksonu. Tutaj widzimy o jakieś mitochondrium, a naokoło widzimy właśnie osłonkę mielinową. Osłonka mielinowa jest poowijana dookoła aksonu. Wspomniałam już, że jest produkowana właśnie przez komórki glejowe, które są nieodłącznym elementem tego, żeby osłonka mielinowa mogła występować na neuronach. Wróćmy do tego rysunku tutaj. Widzimy mielinę i widzimy przewężenia ranwiera pomiędzy tymi fragmentami mieliny. Powiedzmy sobie, że takie przewężenie to jest bardzo malutka rzecz, mniej więcej 1 mikrometr. Może mieć takie przewężenie, czasami odrobinę szerzej. Natomiast fragmenty mieliny mogą mieć nawet do 50 mikrometrów. Więc mamy do czynienia po prostu z takim ciągnącym się pasem owiniętych dookoła aksonu osłonek, które przerywane są węzłami ranwiera. I to te węzły, zaznaczmy sobie to bardzo wyraźnie, one są miejscem, w którym potencjał czynnościowy jest niejako od nowa generowany. Narysujmy to sobie. Jeszcze raz. Tutaj będziemy mieli nasz akson, a właściwie jego fragment. Dookoła niego narysujemy mielinę. To jest oczywiście źle narysowana proporcja, ale to jest tylko rysunek poglądowy. O! I krzyżykami zaznaczymy sobie węzły ranwiera. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Wyobraźmy sobie teraz, że prąd będzie płynął tędy. Dzięki temu, że mamy zaizolowany akson, to nie będzie nam nigdzie ładunek uciekał na boki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że będzie on podróżował szybko. To znaczy, będzie robił takie hop, 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 od jednego węzła do następnego. Cała sprawa polega na tym, że gdybyśmy po prostu, wspomnieliśmy już o tym w poprzednim filmie, o potencjale czynnościowym zainicjowali to, że zacząłby płynąć prąd w tę stronę, tak jak jest zaznaczona strzałka, o, to po jakimś czasie straciłby on na sile. I nawet jeżeli dotarłby on do swojego punktu przeznaczenia, który powiedzmy będzie się znajdował tutaj, to dotarłby ten impuls znacznie osłabiony, jeżeli w ogóle by dotarł. Dzięki temu, że mimo, że on tutaj sobie płynie, zaznaczmy to symbolicznie, i troszeczkę z czasem słabnie, ale tutaj, o, hop. Odnowa jest podbijany przez napływ jonów Na+ do środka, tak jak opisywaliśmy to w powstawaniu potencjału czynnościowego, to z powrotem on się on wzmacnia. Dalej sobie płynie, płynie, płynie i trochę słabnie, ale tutaj hop, znowu jest odnawiany, wzmacniany przez to, że potencjał czynnościowy niejako odnowa generowany jest właśnie na tym weźle ranwiera. Dzięki temu ten sygnał, który wychodzi z punktu A, Zaznaczmy to sobie tu, jest tak silny jak ten, który dociera do końca. Czyli, po pierwsze, mamy dużo większą prędkość. Zaznaczmy sobie plusy takiego rozwiązania. Prędkość jest znacznie wyższa niż w przypadku, kiedy nie mielibyśmy osłonki mielinowej. To również nie ma strat energii. Straty energii małe. Oraz. Jak już wiemy, zaoszczędzamy na tym, że procesy, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli napływ jonów Na+, odpływ jonów K+, a potem uzupełnianie tego wszystkiego i przywracanie do stanu potencjału spoczynkowego przez pompę sodowo-potasową, muszą mieć miejsce tylko tutaj, na węzłach randwiera. Dzięki temu jest to znacznie bardziej oszczędne rozwiązanie pod względem energetycznym dla komórki, niż. Taka sytuacja, w której osłonki mielinowej w ogóle by nie było. Napiszemy oszczędność energii. Istnieją oczywiście aksony niezmielinizowane. W ogóle uważa się, że większość aksonów zmielinizowanych występuje u kręgowców, ale istnieją od tej zasady wyjątki. Na przykład, aksony zmielinizowane odkryto również w, u kilku gatunków krewetek. Podsumowując, dzięki temu, że potencjał czynnościowy jest niejako od nowa generowany na każdym węźle Ranwiera, mamy szereg korzyści doprowadzających do tego, że sygnał, impulsacja nerwowa przekazywana jest sprawnie, szybko i z możliwie najmniejszymi stratami energii. Do usłyszenia następnym razem.